Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021. Oczywiście zapraszam do stawienia łapeczki w górę i jeżeli nie subskrybujesz, to do subskrypcji kanału. Na początek oczywiście weźmiemy sobie nagrodę, reklamę przewijam. No i dobrze, którą dzisiaj może środkową nagrodę sobie wybierzemy? Co tam wylosowałem? Jeden mikroskop. Zawsze coś. No i zaczniemy sobie od dodania tych gwiazdek doświadczenia oczywiście. Już nie ma na co czekać za bardzo. No i ja bym sobie poszedł na pewno po jednej do wszystkiego na początek sobie dam. I może w długość lotu więcej, w siłę wybicia. Jeszcze jedną w długość lotu i może w lądowanie jedną sobie damy. No już prawie mnie zaczęliście hejtować za te gwiazdki, więc musiałem to dodać w końcu. No i przechodzimy sobie do kariery. Lecimy z zawodami. Nintagile, tak się jakoś to mówi. Kasta 20 metrów, główna wygrana 1500 pieniążków, 25 doświadczenia. No i dawno nie skakałem, zobaczymy jak tam moja forma. No i skocznia kasta 120. Więc skocznia dość duża. Pięknie odwzorowana oczywiście. Jak każda skocznia w tej grze. Aura chmurki, temperatura minus 5, wiatr mamy pod narty. No i pierwszy skok. Kwalifikacje. Dużo polskich flag na trybunach. Oby to był dobry skok. Jest całkiem niezłe wyjście z progu. Korekcja lotu, bo po... Oj! Proszę Państwa, w ostatniej chwili wylądowałem. I to na dwie nogi. Ale za to mamy rekord, 121,5 metra. No i wiem, że to jest rekord osobisty, nie musicie mi mówić. No, raczej podejrzewam, że to nie rekord świata. Bo tam kilka komentarzy się takich pojawiło. Ale nieważne. Przechodzimy do pierwszej serii. Znów wiatr pod narty, potrzebuje 114,5 metra. O nie, troszkę kiepskie odepchnięcie od belki, 89%. O no, duże problemy w locie. Brak równowagi, skoryguj lot. No, nie wiem co się stało. Nie wiem co się stało w sumie teraz. 84,5 metra to jest kiepski skok, bardzo. Dobra widzowie, no ja coś zepsułem, także no to jest moja wina, że te zawody są zepsute i będzie kontuzja pewnie. I reklama. Niedobrze. Czyżby to sterowanie nie było zbyt takie doskonałe? Zaraz zobaczymy, no w każdym razie kontuzja, zaufanie trenera w dół, miejsce 50. Lecimy sobie z kolejnymi zawodami. Aha, muszę pominąć te zawody, jedne, okej. To Engelberg K125. Może tutaj będzie lepiej. Potrzebujemy więcej doświadczenia, potrzebujemy dużo kasy na sprzęt. No i myślę, że ta kariera będzie trochę trwała. Ta seria. Ski Jumping 2021, minus 5. Wiatr lekki pod narty. Miejmy nadzieję, że skok kwalifikacyjny będzie dobry, ale większą nadzieję mam w to, że skok w zawodach w pierwszej serii i w drugiej serii będzie lepszy niż kwalifikacja. Ale dziwnie. A teraz ładny lot. Będzie za tą zieloną linię. Także jest ok, 115 metrów. No szkoda tego Nizhnintagile, czy Nizhnintagil. Po polsku, jak ktoś woli. No ale nie zawsze forma jest dobra, tym bardziej, że to początek kariery. Teraz ładne odepchnięcie z belki, 97%. Czy to będzie dobry skok? Ustabilizowana sylwetka w locie. No jest ładny skok w sumie w okolicy tej zielonej linii. Na komputerze powiem wam trochę trudniej niż na telefonie się tym steruje. Ale w każdym razie da się.
Już piszecie mi tam, żebym powiedział wam jak, no muszę zrobić poradnik jakiś do tego ewentualnie, bo mi się nie chce o tym pisać w komentarzach. Gdzie my jesteśmy? Dziwne. I reklama oczywiście. I które ja zająłem miejsce? 33. Nie zakwalifikowałem się do drugiej serii? Ej, kurde, oni mają bardzo wysoki poziom, ci zawodnicy. No dobra. Lecimy z kolejnymi zawodami. Engelberg, 125, znów skaczemy bez przedłużania. No, trzeba tu w takim razie troszkę się poprawić w tych skokach. Minus 4, znowu lekki wiatr pod narty. No i kwalifikacje. Może w końcu zajmę jakieś lepsze miejsce. Zobaczymy. Ale skocznia w sumie fajna, nawet mi się podoba. Niezłe wyjście z progu, jest ta wysokość. No i kwalifikacje myślę, że mamy. No jest skok w okolicach punktu konstrukcyjnego, mógł być dalszy. 116 metrów. Daje nam to drugie miejsce. Na razie, a te... Aktualnie jesteśmy na 26. No i skok w pierwszej serii. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy niż w kwalifikacjach w końcu, że zajmiemy jakieś dobre miejsce, a przynajmniej, że dostanę się do 30. No, problemy w locie, ależ tutaj nabrałem dużej wysokości. No już zapobiegawczo trochę wcześniej lądowałem, bo to był dobry skok. Za zieloną linię, myślę, że w końcu się zakwalifikuję do tej pierwszej serii. 117,5, bardzo ładnie, które nam to da miejsce. 20. Także jesteśmy w drugiej serii. No i to jest ważny skok. Może wygramy troszkę pieniążków, doświadczenia. Może odzyskamy zaufanie trenera, troszkę za wcześnie się wybiłem. No to nie był zbyt dobry skok, ale byliśmy w drugiej serii. Także zawody udane. Jestem ciekawy, na którym miejscu skończymy ostatecznie. O, reklama. No i ostatecznie jest miejsce, nie zobaczyłem tam, 25, także nie jest źle. Doświadczenie, zaufanie trenera, leci, mamy gwiazdeczkę do dodania. Ja bym to dodał do długości lotu jeszcze. No i lecimy dalej z zawodami. No jak na razie słabe skoki, więc sobie odcinek dłuższy zrobimy. Oberstdorf K95. No tu może mi pójdzie lepiej, bo skocznia jest mniejsza. O! Jaki domek. Ej, co to jest? To jest szczyrk. Ej, poczekajcie, bo teraz zdzikłem. Punkt konstrukcyjny 95 metrów, wiatry w plecy. Tylko, że ta skocznia wygląda jak szczyrk praktycznie. No dobra, może trochę inaczej na dole. Ale to jest kopia szczyrku, niestety. I zobaczmy, skok kwalifikacyjny, jest bardzo ładne wyjście z progu, leci wysoko nasz zawodnik. No i na tych mniejszych skoczniach idzie mi lepiej. Troszkę mi się nie podoba, że to jest kopia szczyrku, ale no, co zrobimy? Nic nie zrobimy i pierwsze miejsce po kwalifikacjach. No widzicie, że na tych mniejszych skoczniach jest ładnie. I pierwsza seria zawodów, 89% wybicie, znaczy odbicie od belki startowej, potężne wybicie. No i jest ładny skok za punkt konstrukcyjny. Ile to było? 94 metry, bardzo ładny skok. I czy będzie pierwsze miejsce?
Jest pierwsze miejsce. To jest puchar kontynentalny w ogóle. No i mamy w końcu szansę powalczyć o pierwsze miejsce w dzisiejszym odcinku. Czy się uda? Jestem dobrej myśli. Jest wysokie wyjście z progu, więcej problemów w locie, ale to będzie bardzo daleki skok. Nowy rekord skoczni 97 metrów. No także bardzo ładnie, w końcu wygrywam zawody. Zarobię trochę tych pieniążków. I oglądniemy sobie reklamę teraz. No dobra. Wystarczy tej reklamy. W końcu jest to miejsce pierwsze. Zaufanie trenera plus 14, pieniążki. Bardzo fajnie. No i lecimy z kolejnymi zawodami w tym Oberstdorfie, który jest szczyrkiem tak naprawdę. No i zakończymy sobie ten odcinek. Ta sama skocznia, podoba mi się ona, bo na niej wygrałem, pewnie dlatego. Teraz mamy zawody w dzień, wcześniej był jakimś wieczorem albo coś, w sumie nie zwróciłem uwagi, czy to był wieczór, czy rano, czy co. Ale w każdym razie było inne światło. No i skok kwalifikacyjny. No, w końcu ta forma się stabilizuje, myślę. O kurde. W końcu ta forma się stabilizuje i pyk, upadek. 87 metrów. Ale może ten skok da nam kwalifikację, zobaczymy zaraz. No jest kwalifikacja, także całe szczęście. No i dobra, by było lepiej w pierwszej scenie. Znaczy, w sumie skok nie był zły, tylko lądowanie na twarz troszkę słabe. O, teraz problemy w locie mamy. Ale skok bardzo ładny, nowy rekord skoczni, 97,5 metra. Nie było łatwo. No także kwalifikacje mamy pewną na jakimś dobrym miejscu, zaraz zobaczymy na którym miejscu, na miejscu trzecim. Także znów mamy szansę powalczyć o pierwsze miejsce, albo chociaż o podium. 89% dopchnięcia od belki, troszkę słabo. Bardzo złe wybicie, ale ustabilizowałem tą sylwetkę. No i uratowałem ten skok na szczęście. Ile to było metrów? 93 metry, także jak na to wybicie, to jest bardzo dobry skok. No i które nam to da miejsce? Pierwsze miejsce, wygrywamy kolejny konkurs, nie sądziłem, że tym skokiem będę w stanie wygrać te zawody. Ale byliśmy w stanie je wygrać. Także widzowie, kontuzje plus 18, pierwsze miejsce, 700 pieniążków, zaufanie trenera. No i kończymy na razie sobie ten odcinek. Zapraszam na kolejny z tej gry i zapraszam do subskrypcji, do stawienia paczki w górę. Naprawdę z tymi łapkami szalejecie. Dzięki wielkie i do usłyszenia.